No i mamy to, panie i panowie. Koniec roku 2023. Cóż ja mogę rzec? No właśnie, mniej więcej to, co powiedziałem w... No, tym poprzednim vlogu informacyjnym, dokładnie tego samego dnia, no podsumowując rok 2022. No, tylko że na moim kanale. Ale... No, że wspomniałem... No, że owszem, no wspomniałem w nim głównie właśnie o tym moim kanale, jaki i co się na nim działo w roku 2022. Ale napomknąłem też przy okazji co nieco o roku 2023, no i właśnie, co w nim takiego miało miejsce? No nie wiem, począwszy od takich rzeczy jak... No nie wiem... Począwszy od takich specyficzności jak mysze w Robloxie przez... Przez jakiś kodor, nie wiadomo jak, przez graniczące z kodorowcą rzeczy po kroju występu Blanci Stajków na Eurowizji i internetowej modzie na tak zwane toalety Skibidi. Kończąc wreszcie na tym, co się ostatnimi czasy dzieje w rodzimej polityce. No, to tak pokrótce. No i tak, w przeciwieństwie do roku poprzedniego nie jesteśmy aż tak ograniczeni czasowo, żeby nie móc wspominać o tym, co się w tym roku działo. Ale no, cóż ja mogę powiedzieć natomiast pokrótce o moim kanale, no. Z kolei, że na nim, no, głównie gameplay niestety były publikowane. I nic za bardzo poza tym. No, może jeszcze vlogi informacyjne. Ale tak w ogóle w rozruchu to... No, niestety. Kolejny rok upłynął bez kolejnej pełnoprawnej produkcji filmowej Michal Media. A szkoda, bo naprawdę bardzo by się przydało, aby coś kolejnego takiego wypuścić, ale póki co to macie gameplaye jedynie. A przecież, jak wiadomo, miało to być jedynie równorzędnie prowadzone, a nie, no, tak jak wyszło. No ale, więcej na ten temat oczywiście, ale w tym momencie zakończę też zmiankę o moim kanale, żeby nie przedłużać za bardzo. Więcej na ten temat będzie w przyszłym roku, w oficjalnym podsumowaniu roku 2023 na moim kanale. A teraz co? No, tak jak podsumowałem rok 2021 w zeszłym roku, to znaczy 2 lata temu, w 2021 roku, tak, no, w 2023 nie dane mi było za bardzo podsumować tego, co miało miejsce w tym 2022, bo właśnie brakło mi czasu, a teraz, no pozwolę sobie przecieszonym tebie powiedzieć, co w nim miało miejsce. No, wszak nie działo się w nim tyle, co w roku 2020 i wiadomo jaki wirus, ale... No wiecie, no to może i lepiej, bo 2020 to najgorszy rok, to był najgorszy rok w historii ludzkości. Ci wiadomo. I kolejne lata mają przynajmniej być tylko coraz to lepsze i lepsze. Chociaż no zależy dla kogo, bo wiele też osób uważa, że po tym 2020 to no właśnie, co mogło stać się ze światem. Ale jednocześnie. No ja nie mam powodów absolutnie do narzekania, jedynie do chwalenia, że wszystko już dawno temu wróciło do normy. Ale jednocześnie, kurde, no gdyby jeszcze mnie demony nie prześladowały, co robią już, kurde, od chędożonych 2 lat. Za sprawą mojego ogrania, no jednej takiej gry na PlayStation 4, której nie będę po raz kolejny wspominać tytułu, bo nie jest to za bardzo wam potrzebne. Z powodu ogrania jednej takiej gry w nie do końca sprzyjających ku temu okolicznościach, czyli okolicach właśnie Sylwestra. I co nie muszę mówić, co nie muszę mówić, jakie przeniosły efekty? Nie, to złe słowo. Co, kurde, co miał przynajmniej zaawalować tym, że potem dane mi było w ten tytuł podobnie, nie do końca sprzyjające ku temu okolicznościach pogrywać sobie, a do tego jeszcze
że uprzykrzone mi było życie przez moją własną mentalność na mniej lub bardziej subtelne sposoby. I tak jest po dziś dzień, mimo że regularnie to zwalczam i regularnie nie wracam do cieszenia się normalnie życiem. To jednak nie trwa to dłużej niż pewną tam dłuższą bądź krótszą chwilę, bo teraz potem znowu robię coś, przez co no, wszystko mi się zwala na łeb i muszę robić pewne rzeczy od początku. No taka walka, wiadomo. Walka troszkę no, na zasadzie no, z zasadzie pracy. No ale życzę ja sobie bardzo serdecznie. Nie, aby no na początku, aby już na początku, aby w tym zeszłym roku no wreszcie ostatecznie ją pokonać, bo niestety, ale pod koniec tego się nie udało, no tej klątwy samej w siebie, bo do tej pory jeszcze wyręczała się marionetkami, ale o tym już mówiłem, swoimi marionetkami pod postacią stresu, powrotowych i tak dalej, ale o tym już wiecie. No i tak jak mówię, no ale no tak czy inaczej, no tak jak mówię, no życzę sobie, aby w tym następnym roku no ją faktycznie już tak ostatecznie pokonać na początku przyszłego roku. A wręcz na początku przyszłego roku, żebym miał już te wszelkie demony swoje umysłowe już dawno hen daleko za sobą. I patrząc do cholery jasnej na to, co mam przyjemność ze sobą, no obecnymi czasy robić, no systematycznego, to śmiem wierzyć, że jesteśmy już naprawdę tak blisko tego zrealizowania, tak więc nie ma co, wystarczy tylko utrzymać te aktywne zwalczanie tego całego syfilisu. I tego właśnie sobie życzę. A wam z kolei życzę, no tym bardziej na szczęśliwego roku 2024. Dużo, dużo zdrowia, tam pomyślności i innych takich standardowych, klasycznych rzeczy. I to jest no trzeci film, który nagrywam dokładnie tego samego dnia, tam vlogowy, informacyjny. Tam w ogóle widzę, że policja z jakiegoś powodu jedzie. Nie widzicie, jaki to jest samochód, ale widzę, że to jest policja. No i w tym momencie chciałbym was pożegnać, więc w tym roku 2023. Mam nadzieję, że rok 2024 będzie jeszcze lepszy, zwłaszcza tym bardziej dla mnie zwłaszcza. No i co? Żegnam się więc w takim razie, tak jak mówię z wami. Życzę wam udanej reszty Sylwestra, tych pozostałych kilkudziesięciu minut pozostałości, no, pozostałych paru dziesięciu minut 2023 roku. No i widzimy się w 2024, który to rok zaczniemy od podsumowania tego, co do tej pory miało miejsce na tym kanale. W roku 2023. Tak więc na razicho. A ja tymczasem poszukam fajerwerek. Aha, no i zapomniałbym wspomnieć. W opisie macie link do materiału z fajerwerkami z zeszłego roku, który z jakiegoś powodu został nagrany jako oddzielny film, bo coś przypadkiem nacisnąłem w nagrywacie, ta wejście jej się wyłączyła. I tak wiem, że macie dostęp do... I tak wiem, no szkoda, że macie dostęp do tego i... Ostatecznie wyszło na to, że ten film jest... Film no stał się niepubliczny, a przy próbie upublicznienia go, to jego data się tak jakby aktualizuje bez sensu upublicznienia. Tak czy inaczej, no link macie w opisie. Wiem, że to jest trochę przykre, że dopiero teraz macie do tego filmu dostęp. No ale cóż, no tak wyszło. A ja tymczasem, no tym razem już na serio się żegnam z wami i udaję się szukać fajerwerek. I chyba tam... Za ścianą grają. Za ścianą strzelają. Ale musiałbym wyjrzeć. Mógłbym wyjrzeć co prawda z drugiej strony, ale... Ale szkopów w tym, że tym razem spędzam Sylwestra wspólnie z rodzicami, a wolałbym ich nie angażować w nagranie. Tak, no tym razem nie spędzam świąt samotnie w domu. Świąt samotnie w domu. Przynajmniej to. Przynajmniej to, jeżeli chodzi o pozytywne rzeczy. Nie to, co w ciągu poprzednich tam trzech ostatnich lat. Czy tam dwóch. Raczej trzech, bo no, od 2020 roku technicznie rzecz biorąc to spędza święta ta, no, w domu, a tym roku no, wreszcie danym jest spędzać się razem z rodzicami. No i fajnie. No.
No to teraz już na serio. Do zobaczenia w następnym roku. I życzę wam wszystkiego dobrego. No i gdzie są te fajerwerki? No, tak jak mówię, słyszę je za ścianą. No tam za rogiem, ale no musiałbym wyjrzeć. No najlepiej z drugiej strony, ale musiałbym wtedy już wyłączyć nagrywanie. Także... Adios. O, tam są. Proszę bardzo. No, to teraz nagranie jest już kompletne.